Witam serdecznie wszystkich braci, siostry i też tych, którzy nas teraz oglądają, słuchają. Kontynuujemy wykłady związane z nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego. Próbujemy głębiej zrozumieć logikę, jaka w tym nauczaniu jest, bo jest to nauczanie, jak już nieraz mówiłem, bardzo konsekwentne i logiczne. No, problem w tym, że jako protestanci, czy nawet mówiąc dokładnie jako chrześcijanie ewangeliczni, uważamy, że nie zawsze biblijne. I to jest, no i to jest ten powód dla tego wykładu, aby również w tym nauczaniu, w prezentacji nauczania Kościoła odnieść się do nauczania Biblii. Nie mogę nie wspomnieć o przeziębieniu, bo co jakiś czas być może tak właśnie będę chrząkał, albo co innego może się będzie działo. Także z góry przepraszam. I przechodzę do wykładu. Chciałbym dzisiaj poruszyć kwestię kolejnego sakramentu Kościoła rzymskokatolickiego, mianowicie sakramentu kapłaństwa. I różnych takich, nazwijmy to, pobocznych kwestii związanych z tym sakramentem, jak sukcesja, hierarchia i na końcu też papiestwo. Może takim najlepszym, trafnym opisem dochodzenia do sformułowań dogmatycznych w tym zakresie będzie krótki komentarz, a także artykuły Soboru Trydenckiego. Był to 19. Sobór Powszechny na temat właśnie nauki o sakramencie kapłaństwa. Będę cytował za Breviarium Fidei. Jest to taka książka, w której zebrane są doktrynalne wypowiedzi Kościoła. Wydania były kolejne. Ja opieram się na wydaniu z Poznania z 1989 roku. I tu krótki komentarz autorów, księdza Stanisława Głowy i Ignacego Biedy. Oboje są jezuitami, tak jak tutaj czytamy na pierwszej stronie. Otóż w kontekście sakramentu kapłaństwa, myślę, że bardzo trafnie to było i krótko ujęte. Ułożenie tej instrukcji kosztowało dużo pracy i rozciągnęło się na kilkanaście posiedzeń, podczas których odrzucano przynajmniej 10 projektów w latach 1547-1563. Słuchamy z namysłem, z refleksją, więc ja od czasu do czasu będę próbował tak przymusić nas do tej refleksji. Kto był dobry w słupkach? 63 odjąć 47. 14? 15. Nawet 16? Tyle lat trwało sformułowanie tej instrukcji, tej wypowiedzi soborów. Jeszcze raz przeczytam to, co przeczytałem przed chwilą. To jedno pierwsze zdanie. Ułożenie tej instrukcji kosztowało dużo pracy i rozciągnęło się na kilkanaście posiedzeń, podczas których odrzucano przynajmniej 10 projektów w latach 1547-1563. 16 lat. Chcę, żebyśmy poczuli, jak zawsze zresztą to podkreślałem, te klimaty, jakie związane są z pewnymi sformułowaniami doktrynalnymi Kościoła. Najwięcej trudności przedstawiało ustalenie Bożego pochodzenia władzy biskupiej oraz roli papieża w stosunku do biskupów w udzielaniu jurysdykcji. Wyjaśnienie całej sprawy wymagałoby... Słuchajcie, no, jeżeli biskup Rzymu jest biskupem i biskup, nie wiem, Mediolanu jest biskupem, na jakiej zasadzie biskup Rzymu ma udzielać jurysdykcji, czyli prawa do rządzenia biskupowi Mediolanu, skoro to jest dwóch takich samych biskupów? Albo nie takich samych. No i to właśnie było między nimi też treścią debaty. W sumie tak trudno było dojść do porozumienia, że ciągnęło się to przez kilkanaście lat. Najwięcej trudności przedstawiało ustalenie Bożego pochodzenia władzy biskupii oraz roli papieża w stosunku do biskupów w udzielaniu jurysdykcji. Wyjaśnienie całej sprawy wymagałoby dłuższego zastanowienia się na czym polegała trudność, teraz delikatnie sugerują autorzy. Wymagałoby dłuższego zastanowienia się, wyjaśnienie tej sprawy, zastanowienia się nad okolicznościami politycznymi, a więc jednak zewnętrzny wpływ
na takie kształtowanie się no, dogmatów, bo to w sumie na Soborze Trydenckim podejmowano decyzje dogmatyczne, oraz nad osobami, które opracowywały projekty. A więc dochodziły tu również do głosu jakieś osobiste, nie wiem, wycieczki, oczekiwania, pragnienia, plany, zamiary. Tak czytamy między wierszami, prawda? I myślę, że dobrze czytamy, bo to jest bardzo ładnie, inteligentnie, jak prawie zawsze napisane. Prawie zawsze mam na myśli sformułowania właśnie teologów katolickich, historyków, prawda, i tak dalej. Nie mówię tutaj o płaszczyźnie duszpasterskiej, gdzie no, czasami stykamy się z wieloma niekonsekwencjami, zaprzeczaniem samemu sobie i tak dalej. Innym źródłem trudności były opinie reformatorów protestanckich, którzy odrzucali sakrament kapłaństwa, a przyjmowali jako kapłanów tylko ludzi świeckich wydelegowanych przez społeczność dla sprawowania urzędu głoszenia Słowa Bożego. Tytuły rozdziałów pochodzą od XVII-wiecznych wydawców. No i teraz czytamy. Kolejne rozdziały, to się nazywa rozdział albo, nie wiem, paragraf. Tutaj przyjęto określenie rozdział. To są bardzo krótkie wypowiedzi. Rozdział pierwszy, ustanowienie kapłaństwa nowego prawa. Ofiara i kapłaństwo z Bożego zrządzenia tak są ze sobą złączone, że istniały w każdym prawie. Gdy więc w Nowym Przymierzu Kościół katolicki otrzymał z ustanowienia Pana widzialną, świętą ofiarę Eucharystii, to trzeba także wyznawać, że jest w nim nowe, widzialne i zewnętrzne kapłaństwo, na które zostało przeniesione dawne kapłaństwo, Hebrajczyków 7, 12 i następny. Pismo Święte wykazuje i tradycja Kościoła zawsze uczyła, że jest ono ustanowione przez samego Pana Zbawiciela naszego oraz że apostołowie i ich następcy w kapłaństwie otrzymali władzę konsekrowania, ofiarowania i podawania ciała i krwi Jego, jak również odpuszczania i zatrzymywania grzechów. Tyle rozdział pierwszy. Nie wiem, czy teraz zwracać uwagę na te takie dość charakterystyczne formy, powiedzmy, uzasadnienia, bo ona występuje również w następnych rozdziałach, które chciałem tutaj przytoczyć. Ale może już teraz zwrócę na to uwagę. Nie wiem, na ile no właśnie jesteśmy wrażliwieni, żeby takie rzeczy wyłapywać. Pierwsza rzecz, która tutaj powinna nam się rzucić w oczy, to na jakiej bazie mówimy o ustanowieniu sakramentu kapłaństwa. Raz zostało to powiedziane przy końcu, że z bezpośredniego ustanowienia Jezusa Chrystusa, z bezpośredniego ustanowienia Chrystusa apostołowie otrzymali władzę konsekrowania, ofiarowania, podawania ciała i krwi Jego. I teraz, logicznie rzecz biorąc, jeżeli chcemy pozostać na płaszczyźnie logiki, należy wierzyć, należy przyjąć, że skoro jeżeli tak, jak to dziś słyszałem, to wynikałoby, że jest ofiara, a więc i logicznie związany jest z tym fakt, tak, istnienia kapłana i kapłaństwa. Taka jest, że tak powiem, logika tej wypowiedzi i sposób uzasadniania. Po pierwsze, założenie jest takie. Jest do sprawowania ofiara. Zawsze z ofiarą był połączony z tak. Kapłan. Ofiara, kapłan i, ołtarz. Tu ołtarz już nie wspomina. Zauważmy, dygresja. Powinienem stanąć obok kazalnicy. Mównicy, przepraszam, ja tutaj nie mówię kazania. Otóż stojąc, tak, dygresja. Popatrzmy, we wszystkich religiach na świecie, religioznawcy mówią w religiach naturalnych. Słowo pogańskie raczej nie używamy. To jest takie priorytetowe znaczenie. Otóż we wszystkich religiach naturalnych mamy tą samą trójcę. Kapłan, ołtarz i ofiara. To samo mamy w judaizmie również. I też w chrześcijaństwie, tylko że bym powiedział na samym początku, nie? W tym sensie, że Chrystus jest kapłanem w Słowie Bożym określanym słowem arcykapłanem.
Ołtarzem jest krzyż i ofiara ma charakter doskonały i w tym kontekście nie ma sensu ani jej powtarzać, ani do niej nic dodawać. I więc jeśli chodzi o tą kwestię kapłan, ołtarz, ofiara w sensie takim potocznego rozumienia, no to skończyło się. Teraz pozostaje powszechne kapłaństwo, tak jak wierzymy, i składanie ofiar, ale Pismo zachęca nas duchowych ofiar. W sensie tej służby, prawda, która obejmuje, która została, do której zostaliśmy powołani jako uczniowie Jezusa. Ale to na razie te końcowe wnioski zostawmy. Na razie popatrzmy na sposób uzasadniania. Gdy więc w Nowym Przymierzu Kościół katolicki otrzymał z ustanowienia Pana widzialną, świętą ofiarę Eucharystii, no bo otrzymał, tak, mówi, no to trzeba także wyznawać, że jest nim nowy, w nim, że jest nim nowe, widzialne i zewnętrzne kapłaństwo. Dobrze, rozdział drugi. Ponieważ boską jest rzeczą urząd tak świętego kapłaństwa, tak, boską jest rzeczą urząd tak świętego kapłaństwa, no bo ofiara też jest, no, niesamowicie święta, boska i wspaniała. Otóż, ponieważ boską jest rzeczą urząd tak świętego kapłaństwa, przystało więc, aby dla godniejszego i tym większą czcią otoczonego jego sprawowania było kilka różnych stopni dla sług ołtarza. I tu są wymienione teksty Mateusz 16:19, Łukasz 22:19, Jan 20:22 i następny, którzy mieliby z urzędu być pomocni w czynnościach kapłańskich. Są więc podzieleni. I dalej lecą tutaj wyjaśnienia. Podzieleni w sensie, no, żeby... Tak, chodzi o szczeble, chodzi o hierarchię i no, żeby były adekwatnym wsparciem dla tej tak boskiej, świętej, niezwykłej służby. I zasada jest ta sama. To jest logiczne. Tak, tak przynajmniej po ludzku. To jest, można powiedzieć tak kolokwialnie, że po ludzku to jest całkiem nieźle wykombinowane. I... No i właśnie, myślę, że na tym polega głównie praca teologów. Na wyprowadzaniu pewnych konsekwencji z tego, co już jest. W oparciu o logikę i wprowadzaniu ich w życie. Jedyna rzecz, jedna trudność może, to jest właśnie, na ile te wnioski, czy te pewne konsekwencje mają się do tego, co już zostało zapisane w Słowie Bożym. Albo, wiedząc, jak dochodzi się do ustaleń dogmatycznych w Kościele Rzymskokatolickim, jak to się ma do już zapisanych wypowiedzi ojców Kościoła, całej tradycji kościelnej. I znowu może taka dygresja. Mówię dlatego, bo boję się, że mogę potem zapomnieć. Te dygresje można w różnych miejscach przyczepić do tego czy innych wykładów. Mógłbym to może narysować nawet. Albo pokazać. Proszę teraz. Zdaje się, że z kadru zniknąłem. Przepraszam, jeżeli tak. Nie, nie. Szeroki kadr. Szeroki kadr, dziękuję. Mam do czynienia z mediami i miałem, także mam trochę wyobraźni. Kochani, gdybyśmy tutaj przyjęli jakiś pion idealny, doskonały, a tu jest początek. Zero, proszę. Mam tablicę. Dzięki za odpowiedź. To ze względu na gorączkę. Nie zwracam uwagi na rzecz. Gdybyśmy właśnie... Tu jest początek i tu jesteśmy. Powiedzmy, że tutaj początek chrześcijaństwa, początek Kościoła. Pierwsi chrześcijanie już wyszli z Jerozolimy, już rozeszli się i poza Samarię nawet, i poza Galileę. I powstają różne zbory i pojawiają się pierwsze problemy, bo... w sensie rozumienia pewnych rzeczy, jakby kwestia chociażby, kim jest Jezus i tak dalej. Wiemy, znamy te pierwsze spory z pierwszych wieków, różne próby dochodzenia do wniosków i później też te pierwsze, jak to się dzisiaj mówi, herezje. No, załóżmy, że w tym punkcie ktoś w stopniu minimalnym odejdzie od pionu. Coś troszkę inaczej będzie rozumiał, niż jest tutaj napisane. Tak niewiele, że tutaj tego tak właściwie nawet dobrze nie widać. I potem będą wyprowadzane z tego wnioski dalsze konsekwencje, konsekwencje i konsekwencje. Logiczne konsekwencje, tak? Wypływające. Tak. One wychodziły. To miało być proste założenie. Tu jest pion, więc go pogrubię.
kurczę, nawet nie widać dobrze, że tutaj jest jakaś różnica. A tu mamy rok 2000. I patrzymy tu, do pionu, czyli do Słowa Bożego, i patrzymy tu. I mówimy, ludzie, gdzie my jesteśmy? Czytając tutaj, co tu jest napisane. Czy co tu jest głoszone. A wszystko gdzieś zaczęło się od tej jakiegoś takiego drobnego niuansu gdzieś na początku. To jest też pewna taka aluzja do sytuacji w zborach, kiedy są pewne rzeczy i tak się zastanawiamy. No w sumie to jest taka subtelność, niuans, czy w ogóle warto o tym mówić. Nie zawsze warto. Nie to chcę powiedzieć, że to zawsze uważajmy na to i wracajmy. Czasami rzeczywiście są pewne sprawy. Trzeba uważać, żeby nie popaść no właśnie w tą rolę jakichś nowych zakonodawców, którzy przestrzegając litery będą toczyli spory o tego typu sprawy. Niemniej jednak miejmy tą świadomość, że jeżeli już kroczymy na drogę, która tylko minimalnie odstaje od pionów, to gdzieś za jakiś czas może się okazać, że jesteśmy zupełnie w innym kościele, wcale takim właśnie jakimś niebiblijnym czy innym, jakby tego nie nazwać. Dalej, rozdział trzeci. Święcenia są prawdziwym sakramentem, taki jest tytuł. Oczywiste jest, według Pisma Świętego, tradycji apostolskiej i jednomyślnej nauki ojców, iż poprzez święcenie, którego udziela się przez słowa i znaki zewnętrzne, zostaje dana łaska. Kropka. No, więc to już wynika z definicji sakramentów. I ten sakrament również. Także tutaj autor już z góry zakłada, że każdy to rozumie i dlatego używa słowa oczywiste jest. Nigdy zatem nie powinien wątpić, że święcenia są prawdziwie i właściwie jednym z siedmiu sakramentów Kościoła Świętego. Mówi bowiem apostoł, napominam cię, abyś rozbudzał łaskę Bożą, która jest w tobie przez włożenie moich rąk. Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i trzeźwości. 2 Tymoteusza 1,6 i następny porównaj 1 Tymoteusza 4,14. Czyli tu mamy tekst na podparcie faktu otrzymywania łaski. Napominam cię, abyś rozbudzał łaskę Bożą, która jest w tobie przez włożenie moich rąk. Zostaje nam dana łaska. Oczywiste jest, według Pisma Świętego, tradycji apostolskiej, jednomyślnej nauki ojców, iż poprzez święcenie, którego udziela się przez słowa i znaki zewnętrzne, zostaje dana łaska. Czy coś wam tu zgrzyta? To znowu w kontekście dostrzegania pewnych no nie wiem, nie chcę używać zbyt kolokwialnych określeń, ale no sposobu myślenia takiego, no właśnie, charakterystycznego. Czy coś nam zczyta? Tekst mówi rzeczywiście, napominam cię, żebyś rozbudzał łaskę Bożą, która jest w tobie przez włożenie moich rąk. Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i trzeźwości. Napisał Paweł w 2 liście do Tymoteusza. Ten tekst został tutaj użyty na podkreślenie faktu otrzymywania łaski poprzez święcenie. Czy ten tekst mówi o sakramencie kapłaństwa? Nie. To nam powinno zaskrzytać. Tekst mówi to, co mówi. I mówi o tej łasce. Też. I mówi o nałożeniu rąk. Też. Został wrzucony w kontekst święceń kapłańskich. Czy wolno? Znacie to powiedzenie, albo nie znacie, to teraz usłyszycie. I na końcu, Boże, zbaw teologów. No, przynajmniej tak mówiono, kiedy ja studiowałem teologię. Także miałem świadomość, że biorę do rąk coś, co może poparzyć mi paluszki co najmniej. Hej, no więc właśnie. I takie rzeczy trzeba wyłapywać, dostrzec, żeby nie dać się, no, mocne określenie, zmanipulować. W pewien nawet sposób myślenia, jeżeli już nie w pewne konkretne rzeczy, wydarzenia, czy no wydarzenia też na końcu. Ale no zaczyna się wszystko od światopoglądu, zaczyna się wszystko od sposobu myślenia. Dobrze, rozdział czwarty, hierarchia kościelna i święcenia. Ponieważ przez sakrament święceń, tak jak w sakramentach chrztu i bierzmowania, zostaje nadany charakter, który nie może być zatarty ani usunięty,
Tutaj autor nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy przy sakramencie kapłaństwa wierzmowania. Zostaje wyciśnięte niezatarte piętno na duszy człowieka. Pamiętacie, takie określenie było, prawda? Otóż tak jak chrzest, tak również sakrament kapłaństwa to niezatarte piętno powoduje. Co w konsekwencji sprawia, że ksiądz nigdy w życiu nie przestanie być księdzem, kapłanem. On może zostać zawieszony, on może nie wykonywać funkcji kapłańskich i tak dalej. Niemniej tego piętna nikt nie jest w stanie, że tak powiem, no, usunąć. Piętna mówimy w sensie pozytywnym. No, to słowo też jest pejoratywne, może coś oznacza. Nie, no tu takiego użyto i po prostu takie przyjmujemy. Ono nie ma znaczenia, nie w sensie no, negatywnym, ale ja je odbieram jako pozytywnym. A więc ponieważ przez sakrament święty, tak jak w sakramentach chrztu i bierzmowania, zostaje nadany charakter, który nie może być zatarty ani usunięty, przeto słusznie święty Sobór potępia zdanie tych, którzy twierdzą, że kapłani Nowego Przymierza mają czasową tylko władzę i że będą raz i że będąc raz należycie wyświęceni, mogą znowu stać się świeckimi, jeśli nie sprawują funkcji głoszenia Słowa Bożego. Nie mogą, tak? Tak mówi dokument. Rozumiemy. Czytam dalej. A jeśli by ktoś twierdził, że wszyscy bez różnicy chrześcijanie są obdarzeni równą między sobą władzą duchową, ten zdaje się nic innego nie czynić, jak wprowadzać nieład w hierarchię kościelną, która jest jako uporządkowany szyk bojowy z odesłaniem do księgi Pieśń nad Pieśniami 6 rozdział wiersz 3. Tak jak gdyby wbrew nauce świętego Pawła wszyscy byli apostołami, wszyscy prorokami, wszyscy ewangelistami, wszyscy pasterzami, wszyscy doktorami. Porównaj 1 Koryntian 12:29 oraz Efezjan 4:11. Sprawdźmy te dwa teksty. 6:3, tak? Pieśń, no to tam jest uporządkowany szyk bojowy, na pewno w innym kontekście. Tutaj to zostało wzięte w cudzysłów. Nie czepiajmy się aż tak bardzo. Ja bardziej bym się chciał zająć 1 Koryntian 12:29. Bo jeżeli nawet, że tak powiem, za przeproszeniem się czegoś czepiamy, to no chcemy ku zbudowaniu, prawda? A nie dla samej, nie wiem, atrakcji, czy emocji, czy ciekawostki. 1 Koryntian 12:29. Ktoś ma to, proszę przeczytać. Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Ja bym to włożył jeszcze jedną wersję. Tak. Wszyscy mają dary uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy wykładają? Dziękuję bardzo. I Efezjan 4:11. Ale myślę, że to jest ciekawe, bo tam jednak ten kolejny werset, 31. Pokazuje pewien jakby no perspektywę odnośnie nawet tych wszystkich rzeczy, które zostały wymienione, tak? Tak, czy jest... Wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja mam wskazę drogę jeszcze doskonalszą. Tak jest. W 31 wierszu ukazana jest perspektywa i to wygląda jeszcze inaczej. No właśnie. I 4:11 Efezjan. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami. Pasterzami i nauczycielami. Tak jest, czyli wszystko się zgadza. On ustanowił jednych tymi, tamtymi, tamtymi i tak dalej. A więc właśnie. Więc powtórzę to twierdzenie. Jeśli by ktoś twierdził, że wszyscy bez różnicy chrześcijanie są obdarzeni równą między sobą władzą duchową, ten zdaje się nic innego nie czynić, jak wprowadzać nieład w historię kościelną, która jest jak uporządkowany szyk bojowy, w cudzysłowie, gdzieś nad Pieśniami 6:3, tak jak gdyby wbrew nauce świętego Pawła wszyscy byli apostołami, wszyscy prorokami, wszyscy ewangelistami, wszyscy pasterzami, wszyscy doktorami. Ani jednego kapłana tutaj Paweł nie zasugerował. Paweł nie zasugerował ani jednego kapłana, tak? To już ale nam od razu powinno wystrzelić. Ale oni się uważają za następców apostołów, więc to jakby są to w stanie wytłumaczyć. Natomiast jak patrzę na kontekst w jednym i drugim przypadku, to tam chodzi o różnorodność służby, którą ma każdy. Chodzi o różnorodność służby, różnorodność służby w kościele. Tak.
Różnorodność służby kościoła. No właśnie, i tutaj słusznie. Czy służba, czy władza? I do tego chciałem doprowadzić. Miałem nadzieję, że ktoś to wyłapie, bo to było powiedziane na samym początku, więc ten końcowy tekst mógł ściągnąć naszą uwagę i ten początek zniknąć z naszego pola widzenia. Ale na początku jest powiedziane, a jeśli by ktoś twierdził, że wszyscy bez różnicy chrześcijanie są obdarzeni równą między sobą władzą duchową. Aha. Czyli co? Prorocy, ewangeliści, pasterze, to są różne szczeble władzy duchowej, tak należy to rozumieć? Skąd to rozumienie się wzięło? I tu znowu ktoś nam próbuje coś, licząc na, nie wiem, przeoczenie, czy na coś jeszcze głębszego, zasugerować. Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, tak? A ja wam wskażę drogę jeszcze doskonałą. Czyli tutaj Paweł właśnie w takim języku jakby ustawia pewne rzeczy, którymi interesują się Koryntianie z jednej strony, które on mi pokazuje. Nawet jeżeli Paweł tu ustawia pewne rzeczy, to czy ustawia je w kontekście władzy duchowej? Nie. I tu mamy to, o czym tutaj mówiłem. Odejdziemy tylko na milimetr w tym momencie. To w następnym rozdziale przeczytamy o konsekwencji tego właśnie sposobu myślenia. I okaże się, że już jesteśmy 2 milimetry obok. No bo to, co będzie w następnym rozdziale, będzie logiczne z tym, co zostało powiedziane w poprzednim. Jeżeli to przeoczyliśmy i kupiliśmy. I zaakceptowaliśmy. Kochani, ja tyle czasu temu poświęcam, bo chcę pokazać, jakoś uczulić na metodę. Tak, żebyście później sami byli w stanie w każdej innej sytuacji wyłapywać takie rzeczy, które próbuje się gdzieś tam podstępnie zasugerować. Będziecie na jakimś, nie wiem, nabożeństwie ekumenicznym, będziecie na jakimkolwiek innym spotkaniu, przyjdzie ksiądz, albo wy będziecie tam, gdzie będzie ksiądz, no i tak dalej, i tak dalej. Technika czy sposób, mówię technika, to tak jakby ktoś świadomie próbował. Nie, no to po prostu taki sposób myślenia. Człowiek się tego czego nauczy, czy na studiach teologicznych świeckich, czy tym bardziej będąc seminarium, mówię tym bardziej, bo tam jeszcze dochodzi formacja duchowa, specyficzna już dla seminarium, już nie dla świeckich studiów. No więc po prostu kształtuje się taki sposób myślenia i albo jesteśmy w stanie to wyłapać i już gdzieś tutaj wskazać pewne niekonsekwencje, wtedy utniemy te wszystkie, bo tu mamy powiedzmy jeden problem, może dwa, a tu już jest 120. Z którymi byśmy chcieli polemizować. Kto kontroluje ten wzorzec? Ten pion? Kto? Ten pion to jest, uważam, słowo. Okej, ale ktoś to interpretuje. Ktoś to interpretuje? Ktoś się odnosi do tego odchyłu. Ktoś mi się powie, to jest odchył. Więc uważam, że studia biblijne i to jeszcze studia biblijne, studium biblijne przeprowadzone przez tych, którzy znają języki oryginalne, kontekst, nie wiem, kulturowy i wszystko inne, którzy potrafią określić w sposób najbardziej kompetentny, na ile to tylko możliwe tu i teraz, ci ludzie mogą, czy są autorytetem w tym, jak rozumieć Słowo Boże w takim momencie i jak sformułować ten pion. No i właśnie to są ci, którzy nie wszyscy, którzy odchylili się, bo oni tłumaczyli 1000 latków na przykład. Duch Święty to jest bardzo ogólny. Duch Święty może oczywiście mi objawiać pewne rzeczy, ale tu znowu trzeba odróżnić tą formułę w praktyce. Ja mówię już teraz o praktyce duszpasterskiej. Trzeba odróżnić formułę, ja to tak nazywam bardzo złośliwie, sorry, przepraszam, formułę Duch Święty i ja od formuły Duch Święty i my, którą w Biblii znajdujemy. No. Więc, a jeszcze jest trzecia formuła, w którą się zetknąłem, my. To znaczy, ważne, że w ważnym gronie się, w naszym gronie się zgadzamy, a kto nam coś z zewnątrz będzie mówił. Więc są takie trzy kategorie, gdyby podchodzenia do kwestii pionu. Duch Święty i ja. Duch Święty i ja to jest moja osobista sprawa i rzeczywiście Duch Święty w Słowie Bożym czy na różne inne sposoby może mi wiele różnych rzeczy objawić, które mnie dotyczą i będą dotyczyły. Z tego nie wynika, że jest to jakaś, nie wiem, ogólna zasada, która ma w tej chwili obowiązywać cały zbór, czy tym bardziej jeszcze, nie wiem, całe chrześcijaństwo. Jeżeli może ma,
No to wtedy wchodzimy na płaszczyznę Duch Święty i my. To znaczy to, komu Duch Święty coś objawił, zostaje poddane pod tutaj badanie w szerszym kontekście. Myślę, że w pytaniu walka jest no takim, myślę, może pod tym, stara myślę, że podtekst myśli, pion tam też musi ktoś określić. No to jest w pionie. Pion, uważam, jest został określony i on jest zawarty w Słowie Bożym w języku oryginalnym. No to właśnie mamy tłumaczenia przepisowane, tłumaczone przez biblistów, którzy jakby... A potem mamy tłumaczenia biblistów, tak, na których bazujemy, bo no nie mamy innego wyboru. Ja po moich studiach teologicznych nie studiowałem nie teologii biblijnej, bo studiowałem inny kierunek teologii i jestem w stanie poradzić sobie z niejasnościami dotyczących takich czy innych określeń, odwołując się do języków oryginalnych. Natomiast no, nie jestem w stanie, nie wiem, czytać Biblii w oryginale, ani jej właśnie tak interpretować. Od tego mamy biblistów, czyli teologów właśnie biblijnych, tych, ci, którzy się na tym znają. Jeżeli ja mam wątpliwość, niejasność, to zawsze jestem gotów zasięgnąć ich opinii. Nic innego mi nie pozostaje. Pozostaje jeszcze też Duch Święty, ale no tu muszę uważać, bo musi się to wszystko zgadzać z tym, co w Słowie Bożym już zostało objawione. I no... Słucham. Dla mnie wygląda sprawa w ten sposób, że ja być może posłużyłeś się tym przykładem, żeby nam coś zilustrować, żebyśmy zrozumieli, że rzeczywiście jak ktoś zignoruje proste, dość proste, ja bym powiedział, pewnej kategorii spiernej i wymyśli swoją drogę, to może być w jakiś sposób dobra ilustracja sytuacji, że człowiek po prostu na jednym błędnym swoim założeniu, które uzna, że jest przynajmniej tak dobre jak inne słowa w Biblii, zacznie po prostu potem konsekwentnie iść za tym. W pewnym sensie tak troszeczkę jakby dedukcyjnie, tak? Po prostu skoro zawsze jest to związane i tak było zawsze, to my musimy jakby dobić się do tego modelu, ponieważ ofiara i kapłan tak było zawsze. I ignorujemy w tym momencie tekst, że po prostu ofiara Jezusa jest doskonała, Jezus już zasiadł i nie ma tematu dalszej ofiary, tak? Nie, kochani, bo jeżeli wiąże się dyskusja między wami, to w tym momencie myślę wyłączamy telewizję, bo... Okej, tylko po prostu powiedziałbym tak. Na przykład polskie środowisko, ogólnie rzecz biorąc, protestancko-ewangelikalne, ma prawie zerowe w porównaniu z katolickim zaplecze biblistyków i egzegetów. I mówiąc krótko, no ten model powiedziałbym tak, to oni powinni być dużo bardziej trzymając się pionu ze względu na swoje zaplecze. Tak. Niż my. I tak. Większość naszych zborów ewangelikalnych nie ma ułamka tego zaplecza, co Kościół katolicki. Mhm. Tak. Dobrze. Co nie zmienia faktu, że ci uczeni bibliści mogą gdzieś tutaj odstąpić na jotę lub kropkę, z którą będą dwie joty potem i tak dalej, i tak dalej. Co może doprowadzić do sytuacji w roku 2000, że pojawi się taki sanhedryn uczonych biblistów i uczonych w piśmie, którzy zaczną prześladować uczniów Jezusa, bo to nie będzie pasowało do ich rozumienia Biblii. Wszystko w zasadzie w moim odczuciu w Kościele katolickim bazuje na przekonaniu, że poprzednie pokolenia właśnie dokonały właściwej egzegezy, a dogmatyka jest jakby już konsekwencją. Tak, przekonanie w Kościele jest takie, że... Musiała być właśnie ta dobra egzegeza do tego pionu, żeby uznać, że dogmatyka jest trzyma pion. Ale tak. W momencie, kiedy na jakimś etapie doszło do złej egzegezy, a cały czas się przyjmuje, że nie można dojść, no to w tym momencie tak. Musimy odejść od tego. No myślę, że Kościół katolicki w pewnym momencie wszedł na bardzo niebezpieczną ścieżkę na samym początku, kiedy stwierdził, że uchwały dogmatyczne, czyli takie obowiązkowe do wierzenia dla wiernych, mogą pochodzić nie tylko z Biblii, nie tylko ze Słowa Bożego, ale również z powszechnego przekonania wiernych, czyli z nauczania ojców Kościoła też, czyli generalnie z tradycji. Ale co ciekawe, właśnie egzegeci katolicy w wielu rzeczach obecnie nie zgadzają się z jakimiś tam poprzednimi stwierdzeniami egzegetów z poprzednich wieków, ale nie może mieć to aż takiego wielkiego wpływu na dogmatykę, bo dogmatyka się nie tylko opiera na egzegezie, ale też właśnie na
Tak. Dobrze to odczytałeś, bo z tego co mówisz wynika, że orientujesz się trochę w tych właśnie, w tym obszarze, w tych badaniach. Mhm. Tak jest, zgadzam się, tak jak to rozumiesz. No więc właśnie. A więc czy mamy tu do czynienia z władzą duchową wśród tych różnorodnych form służby? Odpowiadamy, że nie. Czy pojawia się tu gdzieś kapłaństwo? Odpowiadamy, że nie. A więc znowu tekst, który stwarza zewnętrzne podobieństwo, nałożenie rąk, prawda, czy coś takiego, albo tutaj różnorodność tej służby, no niemniej jednak nie do końca jest, znajduje się w centrum tematu, w centrum zagadnienia. Zatem Święty Sobór oświadcza, że do hierarchicznego urzędu oprócz innych kościelnych stopni należą przede wszystkim biskupi, którzy przyszli w miejsce apostołów jako ich następcy. I jak tenże apostoł mówi, Kościół katolicki mówi, postanowieni są przez Ducha Świętego, by rządzili Kościołem Bożym. Tak jest powiedziane? Bo tu jest Dzieje Apostolskie, rozdział 20, wiersz 28. Dzieje Apostolskie 20-28. Nie chcę odchodzić od... Zostawiłem Nowy Testament w kieszeni wkrótce. Więc... Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, tak, abyście paśli zbór pański, nabyty własną jego krwią. Mhm. Dziękuję bardzo. A więc czy... troska o trzodę, wśród których Duch Święty ustanowił was biskupami, tutaj może być utożsamiona i zinterpretowana, czy przetłumaczona jako postanowieni przez Ducha Świętego, by rządzić Kościołem Bożym? No więc właśnie, to są te kolejne takie pewne niuanse. Możemy to przełknąć i iść dalej. Ale jeżeli pójdziemy dalej, to okaże się, że pojawią się kolejne i trudno będzie potem polemizować z kolejnym, bo jeżeli będziemy chcieli polemizować, to nasz rozmówca odwoła się do tego, co było wcześniej, czyli do tego, co przeoczyliśmy teraz. Też taki ciekawy szczegół, może istotny, że są zebrani biskupi z jednego zboru. Inaczej od zboru niedużego. Tak. W Dziejach Apostolskich mowa jest o biskupach zebranych z jednego zboru. Tu jest efeski zbór, no to... Nie mówi o jakimś, nie wiem, kościele powszechnym. Tak, tak. O ile tutaj się nie pojawia właściwie określenie starsi. Nie, chyba jest episkopos tam. Nie, tutaj jest mowa o... Tak, apostoł Paweł mówiąc, rozmawiając, przywołując tych starszych z Efezu, wypowiadając się do nich, najpierw przywołuje starszych, a potem mówiąc do nich, używa też słowa biskupi. Dobrze. I dalej czytamy, bo jeżeli tylko kupiliśmy, no to lecimy dalej konsekwentnie. Przeczytam jeszcze raz. Zatem Święty Sobór oświadcza, że do tego hierarchicznego urzędu oprócz innych kościelnych stopni należą przede wszystkim biskupi, którzy przyszli w miejsce apostołów jako ich następcy i jak tenże apostoł mówi, postanowieni są przez Ducha Świętego, by rządzili Kościołem Bożym. Dzieje 20-28. Są oni wyżsi od prezbiterów, mogą udzielać sakramentu bierzmowania, wyświęcać sługi Kościoła i spełniać liczne inne czynności, których to władz nie posiadają osoby święce niższych. Jeżeli kupiliśmy poprzednie zdanie, no to teraz mamy już następne, które jest konsekwencją. Tak? Jeżeli tak, no to są oni wyżsi od prezbiterów, mogą udzielać sakramentu bierzmowania, wyświęcać sługi Kościoła, spełniać liczne inne czynności, których to właśnie posiadają osoby święce niższych. Gdyby chcieć polemizować na płaszczyźnie tego drugiej części zdania, no to byśmy musieli już polemizować, co to są święcenia niższe, wyświęcanie sług Kościoła, co to jest wyświęcanie, prawda, sług Kościoła, a jeszcze wcześniej, co to jest sakrament bierzmowania. Samo odróżnienie biskupa i prezbitera w tym miejscu, cytując Dzieje Apostolskie 20, to jest zupełnie uzasadnione, bo one są tam synonimicznie występują. I teraz, i żeby już to zakończyć, bo nie zamierzam się tak czepiać tekstów, bo wziąłbym czy to tekst z katechizmu, czy to tekst z dokumentów Soboru Watykańskiego II, bo będziemy je też cytować, czy to tekst właśnie z Brewiarium Fidei, i no, to by nam życia zabrakło, gdyby chcieć mówić tylko o tych sprawach, z którymi my akurat dla nas mają jakieś znaczenie duszpasterskie, bo już nie mówię w ogóle o całym nauczaniu. Otóż, no właśnie, musimy
brać to pod uwagę, kiedy znajdziemy się w toku jakiejś dyskusji. Bo musimy mieć tą świadomość, na którym poziomie wchodzimy w tą dyskusję. Jeżeli wchodzimy gdzieś na tym poziomie, to się okazuje, że będziemy mieli kilkadziesiąt znaczeń, kilkadziesiąt określeń, które najpierw trzeba będzie zdefiniować, o czym rozmawiamy. A potem dopiero zacząć polemizować, na ile one są słuszne, czy niesłuszne z biblijnego punktu widzenia, na ile są słuszne z nauczania Kościoła, z tradycji i tak dalej, i tak dalej. I no, każdy mądry stara się w takiej dyskusji, jeśli to możliwe, zejść jak najniżej. Żeby zacząć od wyjaśnienia podstawowych pojęć. Czy tu mamy zgodność? To nie ma tam zgodności. Bo jeżeli w podstawowych pojęciach nie mamy zgodności, to nie ma sensu w tej chwili dyskutować o tym, co jest na gałęziach, tylko wrócić do korzenia, albo do pnia przynajmniej. I to jest metoda na dyskusję. Abstrahując tutaj od nawet o czym by nie mówić. Dzisiaj akurat w kontekście tego sakramentu kapłaństwa, jak powiedziałem, gdybym tak chciał to omawiać, to dzisiaj bym skończył na Breviarium Fidei tylko. A nie chciałbym, bo jeszcze są inne tematy związane z sakramentem kapłaństwa, które wymieniłem na początku. No, więc teraz już to zostawiam. Albo będziecie wyłapywać sami, bo już powiedzmy, że... Bo tak jest, jak człowieka się uwrażliwi na pewne rzeczy, pokaże mu się pewne rzeczy, to potem on już sam to zauważy. Sam to zauważę. Na ponadto naucza Święty Sobór, że do wyświęcania biskupów, kapłanów i duchownych innych stopni nie jest wymagana zgoda, upoważnienie czy zaproszenie ze strony ludu, władzy świeckiej lub urzędów, jak gdyby bez nich święcenia nie miały wartości. Przeciwnie, postanawia Święty Sobór, że wszyscy ci, co powołani lub ustanowieni tylko przez lud, świecką władzę lub urząd przystępują do wykonywania tych posług, tak? Jak i ci, co kierowani własną lekkomyślnością, sami do nich przystępują. Winni być uważani nie za sługi Kościoła, lecz za złodziei i rozbójników nie wchodzących przez drzwi. Jana 10,1. No. Oto są rzeczy, co do których Święty Sobór uważał za wskazane pouczyć ogólnie wiernych o sakramencie kapłaństwa. Przeciwne zaś opinie postanowił odrzucić w kanonach jasnych i szczegółowych, jak to jest dalej podane, aby wszyscy z pomocą Chrystusa, idąc za drogowskazem wiary, mogli łatwiej rozpoznać wśród nocy tylu błędów prawdę katolicką oraz ją zachować. Już bez komentarzy. Dalej, na ten sam temat, cały czas jesteśmy w sakramencie kapłaństwa, kilka wypowiedzi z soboru, z katechizmu Kościoła katolickiego. Pamiętacie, przywoziłem taki gruba niebieska księga, katechizm wydany w Poznaniu w roku 1994, jego polskie tłumaczenie. I tam czytamy, jak katechizm określa kwestie kapłaństwa w Kościele. Kilka tylko fragmentów. Paragraf czy punkt 1268. One są numerowane kolejno, także jest sens podawać numer, bo zawsze do zacytowania on jest wystarczający, albo do znalezienia też bardzo łatwo można znaleźć. 1268. Ochrzczeni stali się żywymi kamieniami, w cudzysłowie, budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo. 1 Piotra 2,5. Przez chrzest uczestniczą oni w kapłaństwie Chrystusa, w jego misji prorockiej i królewskiej. Są, znowu cytat, wybranym plemieniem królewskim, wybranym plemieniem królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, aby ogłaszać, cytat znowu, dzieła potęgi tego, który ich wezwał z ciemności do przeciwnego swojego światła. 1 Piotra 2,9. Tam było 2,5, tu 2,9. Chrzest daje udział w kapłaństwie wspólnym wiernych. Taki jest pogląd Kościoła katolickiego, to tylko dla stwierdzenia i dla przyjęcia do wiadomości. Kościół jak najbardziej uznaje fakt kapłaństwa powszechnego. I bramą, kluczem jest chrzest. Mam taki artykuł wydrukowany w Więzi przez chyba austriackiego teologa. Wszyscy jesteśmy kapłanami. Tam jest jeden z rozdziałów, został tak zatytułowany. I on też wskazuje na odwoływanie się właśnie do chrztu przez kolejnych papieży. Też to jest, Kościół tak uczył od początku.
w kontekście kapłaństwa powszechnego. Dalej, 1273. Wierni wszczepieni w Kościół przez chrzest otrzymali charakter sakramentalny, który konsekruje ich do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym. Pieczęć chrzcielna uzdalnia i włącza chrześcijan do służenia Bogu przez żywy udział w świętej liturgii Kościoła i wypełniania ich kapłaństwa na mocy chrztu przez świadectwo świętego życia i skutecznej miłości. W jaki sposób tu katolicy wypełniają ten przywilej, tą posługę powszechnego kapłaństwa? Pieczęć chrzcielna uzdalnia i włącza chrześcijan do służenia Bogu przez żywy udział w świętej liturgii Kościoła, czyli realizują swoje kapłaństwo przez to, że uczestniczą w liturgicznych obrzędach kościelnych, oraz przez świadectwo świętego życia i skutecznej miłości. Te sformułowania znajdujemy w dokumentach soborowych. Do nich odsyła ten fragment katechizmu, mianowicie do Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, Lumen Gentium, punkt 11 i 10. Ale teraz, kapłaństwo jest jedno. Chrystus jest arcykapłanem. Dalej czytamy w katechizmie, że istnieją dwa sposoby uczestniczenia w jednym kapłaństwie Chrystusa. 1546 punkt. Chrystus, arcykapłan i jedyny pośrednik, uczynił Kościół królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Księga Objawienia 1,6. Cała wspólnota wierzących jako taka jest kapłańska. Wierni wykonują swoje kapłaństwo wynikające ze chrztu przez udział w posłaniu Chrystusa, kapłana, proroka i króla, każdy zgodnie z własnym powołaniem. Przez sakramenty chrztu i wierzbowania wierni poświęcani są jako święte kapłaństwo. Powtórzenie trochę innymi słowami tego samego. Kapłaństwo urzędowe, czyli hierarchiczne biskupów i prezbiterów oraz kapłaństwo wspólne wszystkich wiernych, chociaż jedno i drugie we właściwy sobie sposób uczestniczy w jednym kapłaństwie chrystusowym, różnią się jednak co do istoty, będąc sobie wzajemnie przyporządkowane. I tu mamy te dwa sposoby uczestniczenia w jednym kapłaństwie chrystusowym. Kapłaństwo urzędowe, czyli hierarchiczne, biskupów i prezbiterów oraz kapłaństwo wspólne wszystkich wiernych. Następny fragment potwierdza. Jedno i drugie we właściwy sposób uczestniczy w jednym kapłaństwie chrystusowym, ale chociaż uczestniczy w jednym kapłaństwie chrystusowym, różnią się one co do istoty, będąc sobie wzajemnie przyporządkowane. Co do istoty, a więc to jest jakby nowa jakość. To nie jest więcej czegoś tego samego, ale coś zupełnie nowego. I dalej ten fragment katechizmu 1547 punkt wyjaśnia. W jakim sensie? W jakim sensie co? Różnią się jednak co do istoty, będąc sobie wzajemnie przyporządkowane. W jakim sensie? Podczas gdy kapłaństwo wspólne wiernych urzeczywistnia się przez rozwój łaski chrztu, przez życie wiarą, nadzieją, miłością, przez życie według ducha, to kapłaństwo urzędowe służy kapłaństwu wspólnemu. Przyczynia się ono do rozwoju łaski chrztu wszystkich chrześcijan. Jest ono jednym ze środków, przez które Chrystus nieustannie buduje i prowadzi swój Kościół. Dlatego przekazuje się je przez osobny sakrament, a mianowicie sakrament święceń. Już nie przez sakrament chrztu, bo tu mamy powszechne kapłaństwo, ale przez osobny sakrament. Czym się różnią sakrament, przepraszam, kapłaństwo powszechne od urzędowego, jak tutaj napisane? Różnią się co do istoty. To będzie jeszcze w niejednym sformułowaniu podkreślone, również w dokumencie soborowym. Różnią się co do istoty. I teraz co? Służą, to znaczy kapłaństwo hierarchiczne, urzędowe ma służyć wszystkim, którzy to tymi tego kapłaństwa urzędowego no nie pełnią. Mają prowadzić lud Boży do zbawienia. Realizują się. No. I mają, tutaj jest takie użyte określenie, to właśnie trzeba być teologiem, albo ktoś nie teolog powie, że to czysta fantazja. Mają przyczyniać się, czy przyczynia się do rozwoju łaski chrztu wszystkich chrześcijan.
Jak kapłaństwo hierarchiczne i urzędowe przyczynia się do rozwoju łaski? To jest temat na oddzielną dyskusję w ogóle. Bo to znaczy co? Bóg łaskę dał, a my teraz ją możemy rozwijać albo nie rozwijać? No różne można z tego wyprowadzić. Jeżeli to kupimy, no to, to mamy następne tematy do bardzo mądrych dyskusji i głębokich. Które będą oparte o naszą ludzką logikę i będą bardzo konsekwentne. I niewątpliwie mądre. Będą powstaną z tego takie traktaty, a ktoś może nawet się doktoryzować, będzie lub więcej. Lub wyżej. No. Ta prostota Słowa Bożego czasami jest aż gorsząca. Nie? Jak można nie... Czasami, szczególnie te kwestie dotyczące zbawienia. Jak nieraz można to tak prosto wyrazić i zostawić w rękach takich 11. No już nie od pługa, tak, bo raczej od wiosła. Nie ma tu mowy w ogóle o powołaniu. Duch Święty jakoś znikł, nie? A to mówię w tym kontekście nie, żeby uciekać gdzieś w jakąś charyzmanię, ale w tym kontekście, że w tych obszarach obracało się jakby życie tych właśnie 11. Nie w takie tego typu dysputach. I na końcu Boże właśnie zbaw. Dobrze. Jakiś kolejny punkt. Sekundkę, bo bardzo w tym pierwszym punkcie, który czytałeś na samym początku, no to było taka, to uzasadnienie do tego kapłaństwa, że skoro jest ofiara, skoro jest to, to i tak dalej, no to w tym momencie muszą być kapłani, tak? Potem biorą tekst o powszechnym kapłaństwie. To ja wziąłem, bo sięgnąłem do innego źródła. To też jest po prostu podniesiona tak, sprawa. Tak. No to w takim razie, jaka jest rola tych zwykłych wszystkich kapłanów, tak? Przy ofierze, jaka jest, jakby przy jakiej ofierze oni służą? Przy jakiej ofierze służą? No, tutaj już były takie ogólne sformułowania pewne. Będą się one powtarzać, chociaż wyrażane innymi słowami. Bo życie święte, świadectwo świętego życia, to jest obszar ich służby. I ofiary też, bo może to kosztować jakieś poświęcenie, albo samo świadectwo jest formą jak gdyby właśnie dalej skutecznej miłości, no bo przecież ofiarujemy Bogu, jakieś tam uczynki, prawda, skutecznej miłości, jak również świadectwa świętego życia. Kochani, ja w kontekście porządkowania dyskusji poproszę, znaczy nie mówię, że tak nie jest od razu, to nie jest przytyk do nikogo, ja się specjalnie odwrócę. Ale to mogą być ciekawe rzeczy. Dla niektórych pewnie są, dla mnie były, jak zaczynałem. Wszedłem w to po uszy albo i głębiej. I siedziałem w tym przez 9 lat. Z czego przynajmniej 5 lat z ogromnym zachwytem. I wydawało mi się, że taki mądry jestem. Ci, którzy słuchają albo znają, pewnie powiedzą, pewnie po 5 latach nie mogę być jeszcze mądry. To mogło ci się tylko tak wydawać. Ale w tej chwili koncentrujemy się na zagadnieniach, które w jakiś sposób mogą nam pomóc w naszej służbie. Wśród braci, sióstr, albo może jako przywódców zboru, jeśli do przywódców również te słowa docierają. Także wciąga nas tego typu może dyskusja, czy omawianie tego typu problemów, bo niektóre zagadnienia są ciekawe. Dlaczego? No bo dlatego z czysto intelektualnego punktu widzenia są ciekawe. Unikajmy takich pytań i dyskusji, bo nie bardzo mamy czas na to. Koncentrujmy się na tych pytaniach, które dotyczą, związane są z naszym tutaj życiem, służbą Bogu właśnie w ramach kapłaństwa powszechnego, czy służbą jako przywódcy w Kościele i to, które to pytania czy odpowiedzi no, są mi potrzebne, prawda, w służbie, w sensie praktycznym. A nie tylko w sensie rozwiązania jakiejś kwestii, nie wiem, intelektualnej. Nie?
No to tak jako, jako taką, powiedzmy, no, kwestię porządkującą. Kapłaństwo urzędowe ma za zadanie nie tylko reprezentować Chrystusa, to jest 1552 punkt w katechizmie, katechizmie Kościoła Katolickiego, Poznań 1994. Bo tutaj już może będę wypunktowywał, tu nie ma punktów, ale czytając to ze zrozumieniem, to od razu te punkty wyskakują, rzucają się na oczy. Kapłaństwo urzędowe ma za zadanie nie tylko reprezentować Chrystusa, głowę Kościoła wobec zgromadzenia wiernych, działa także w imieniu całego Kościoła, gdy zanosi do Boga modlitwę Kościoła, a zwłaszcza gdy składa ofiarę eucharystyczną. Wyszły ładne trzy punkty. Jest pytanie. Co to znaczy reprezentować Chrystusa? Co to znaczy reprezentować? To jest jedno z tych intelektualnych pytań, na które odpowiedzi może udzielimy sobie. Bo... Ja po prostu nie wiem, czy ja do końca rozumiem, co zostało powiedziane. Tak, tak. Zgadza się. Sorry. Przepraszam. Nie mam takiej możliwości w tej chwili czasowej wcale, i żeby schodzić aż na ten poziom. Akurat nie było cię, kiedy mówiliśmy na początku o tym, że odejście od pionu, przyjęliśmy ten biblijny pion, odejście od pionu gdzieś na jotę, na kropkę tu na początku, a potem wyprowadzanie logicznych konsekwencji już z tego sposobu myślenia, z uwzględnieniem tego odejścia, może doprowadzić do tego, że tu gdzieś na poziomie roku 2000, powiedzmy, że to jest coś czasu, pion pozostaje pionem, a my jesteśmy gdzieś tu i się łapiemy za głowę ludzi, gdzie my jesteśmy, bo co czytamy tu, a co czytamy tutaj. I to jest ta subtelność gdzieś tam na początku, którą kupiliśmy albo którą przeoczyliśmy. I w sumie dobrze pytasz, no, bo co to znaczy reprezentować Chrystusa? Pewnie, no, pewnie. To już jest jedno z tych pytań, które, bo na tym poziomie już powiedziałem, tu już jest drzewo, tu już jest milion gałęzi i gałązek, i gałązeczek. I każda mogłaby być przedmiotem teraz dyskusji, czy to się zgadzamy, czy to tak samo rozumiemy. Taka dyskusja nas prawdopodobnie do niczego nie doprowadzi, bo koniec świata będzie prędzej. Jeśli to tylko możliwe, chcąc rozmawiać o tych sprawach, zejdźmy w dół, szukając przynajmniej pnia, skąd to się wzięło, nie? Skąd to pochodzi, jeszcze lepiej zejdźmy do poziomu gdzieś korzenia, jeśli to się uda. Bo, i żeby odkryć ten punkt, z którego odeszliśmy, bo jeżeli tu utniemy pewne rzeczy, to potem te wszystkie konsekwencje też upadną. Ale fajnie, że w tej sferze takiej pustpasterskiej, jak mówisz, że to przekierowywać wysłanie pytania, no to trzeba się liczyć z tym, że dla części katolików będzie właśnie takie podejście. Chrystus jest tym, kto reprezentuje. Mhm. Kapłan jest tym, kto... Katolik jest tego nauczony w katechizmie, bez wytłumaczenia, i to tak rozumie. Tak, no bo to na niejednej mszy jest mu powtarzane, żeby nie zapomniał i żeby wiedział. Jeżeli go zapytasz, co to znaczy, w życiu nie będzie wiedział, jak ci to wytłumaczyć, ani sam ci, ani nie będzie umiał wytłumaczyć, jak on to rozumie. Albo, no nie, może spróbuję, nie wszyscy, prawda? No, ale jest tak, jest nauczony i to przyjął. Tak, i jest w tej chwili na poziomie gdzieś właśnie tej korony, z milionem różnych gałęzi i gałązeczek, gdyby chcieć próbować cośkolwiek tutaj wyjaśnić, rozmawiać, to zadziała wybitnie zniechęcająco tylko. Bo utkniemy w tych różnych dyskusjach dotyczących różnych kwestii szczegółowych, które jednak z czegoś wynikają. I mądrość powinna kazać nam szukać tych korzeni i źródeł, z których to wynikną, bo wtedy być może uda nam się osiągnąć cel. Bo jeżeli, powiedziałem, utniemy gdzieś na dole, to te całe konsekwencje potem, które z tego wyniknęły, się posypią również, upadną, nie? Uschną, będą jak odcięta gałąź. Dobrze. A więc tu wyszły te trzy punkty. Ja powiedziałem, w tekście tego nie ma, ale pokazywałem palcami, żebyśmy też, czytając tekst, razy się też uczyli takie rzeczy wyłapywać. Kapłaństwo urzędowe ma za zadanie nie tylko reprezentować Chrystusa, głowę Kościoła, wobec zgromadzenia wiernych, działa także w imieniu całego Kościoła, gdy zanosi do Boga modlitwę Kościoła, a zwłaszcza gdy składa ofiarę eucharystyczną. Jakie zadanie ma kapłaństwo urzędowe, wymienione w tym paragrafie? Reprezentować Chrystusa, głowę Kościoła, zanosić do Boga modlitwę Kościoła i składać ofiarę eucharystyczną. To jest typowy dla kapłanów Starego Testamentu, tak? Mhm. Reprezentacja w obu kierunkach plus sama ofiara.
I tu są znowu tematy do dyskusji. Nie będziemy w tej chwili, ja nie będę tego rozwijał, ale tylko na nie zwracam, bo reprezentować Chrystusa to już sami wyłapaliście i słusznie pytacie, co to znaczy. Drugi, co to znaczy? Co to znaczy zanosić do Boga modlitwę Kościoła? Jak? Proste. No, jak sznurek w kieszeni. Tak. I... No i składać ofiarę eucharystyczną, tutaj to byłoby może najłatwiej wyjaśnić, na czym rzecz polega. Ofiarę eucharystyczną już dzisiaj wiem, że nie zdążę omówić to na następnym zjeździe, tym dodatkowym takim, który tutaj został przygotowany. I może zwrócę już teraz, wyprzedzając następny wykład, na sformułowanie kapłaństwo urzędowe ma za zadanie, prawda? Składa ofiarę eucharystyczną. Składa ofiarę. Nie? Tak samo w dokumencie soborowym, który za chwilę przytoczę, również jest to sformułowanie, iż sprawuje w zastępstwie Chrystusa ofiarę eucharystyczną i składa ją Bogu. Ksiądz składa ofiarę. Dlaczego? Dlatego, że Kościół katolicki dzisiaj uczy i wyjaśnia, że ta ofiara to jest tylko uobecnienie. To nie jest jakaś powtórzenie tamtej ofiary. Na ile składanie ofiary jest nie wiem, związane z uobecnieniem, a nie powtórzeniem? Ale nie jest tak, że po prostu w takich sensie tam troszeczkę chyba filozoficznie tylko odbierają tym, że no, w pewnym sensie ta ofiara trwa. Tak, ta ofiara trwa i w tym sensie ona jest uobecniana. I jest podpierane filozoficznie, bo jeżeli patrzymy na teologię przez wieki, to ona zawsze miała jakąś koneksję, związki z filozofią. Kiedy mnie poproszono o wykłady z filozofii w naszym seminarium baptystycznym w Radości, no to pierwsza moja reakcja była taka bardzo, jakby to powiedzieć, no sami ocencie. No, po co wam filozofia? Bo no ja studiowałem tą filozofię rzeczywiście nie stricte jako student Wydziału Filozofii, także nie, po pierwsze nie czułem się kompetentny do prowadzenia takich wykładów. Niemniej kilka lat wykładów historii filozofii, teozofia, filozofia Boga, metafizyka, to wszystko oczywiście było w programie. Ale sam przez to przeszedłem, sam tego doświadczyłem i sam wiem, na ile, powiedzmy, mogło to mieć znaczenie dla mnie, jako dla tego, użyję tutaj określenia z obszaru Kościoła katolickiego, duszpasterza. Ale, no, nie wiem, w charakterze ogólnego przygotowania, nie wiem, do dyskusji z ludźmi, do rozmowy, może, no i zacząłem tak kombinować. I w końcu powiedziałem tak, słuchajcie, no zgadzam się, zgodzę się na te wykłady filozofii, bo jedną rzecz sobie uświadomiłem. Wielokrotnie w dziejach teologii kierunki teologiczne i filozoficzne biegły równolegle, przenikały się. I wielokrotnie w dziejach teologii też filozofii były, przecinały się, tworzyły, prowadziły do konfliktu. Mówię, może rzeczywiście dobrze byłoby, gdyby nasi pastorzy mieli świadomość właśnie, nie wiem, kierunków filozoficznych, które miały wpływ na sformułowania teologiczne, albo tam, gdzie były wyraźnie przeciw. Stąd zaproponowałem wykład wybrane zagadnienia z filozofii. Zgodzono się na zmianę wykładu i w tym kontekście ja zgodziłem się, żeby takie rzeczy wykładać. Także przenikanie filozofii jest, to widać dopóki nie odkopano dzieł Arystotelesa na pustyni, czyli to się pokrywa mniej więcej z XII wiekiem, to największy wpływ na nauczanie, na największych teologów miał platonizm i to się wykazuje w różnych publikacjach naukowych. Później wyskoczył nagle jak królik z kapelusza, bo odkryto dzieła, odkopano w piaskach dzieła Arystotelesa i okazało się, że raptem wyskoczył Tomasz z Akwinu, tomizm i arystotelizm, który Platon zszedł gdzieś na drugi plan, Augustyn gdzieś tam odszedł do mroków historii, czasami się go jeszcze odgrzebuje, a pojawiły się nowe kierunki. Także te wpływy oczywiście są. I jeszcze raz ten sam temat, trzecie podejście w innych sformułowaniach, w sformułowaniach konstytucji dogmatycznej o Kościele, które to sformułowanie znajduje się w
książce pod tytułem Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 1968. Konstytucja dogmatyczna Kościele, Lumen Gentium, punkt 10. Chrystus Pan, kapłan wzięty spośród ludzi, nowy lud uczynił królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu. Objawienie 1:6, porównaj 5:9-10. Ochrzczeni bowiem poświęcani są przez odrodzenie i namaszczenie Duchem Świętym jako dom duchowy i święte kapłaństwo, aby przez wszystkie właściwe chrześcijaninowi uczynki składać ofiary duchowe i głosić moc tego, który wezwał ich z ciemności do swego przedziwnego światła. Porównaj 1 Piotra 2:4-10. Toteż wszyscy uczniowie Chrystusowi trwając w modlitwie i chwaląc wspólnie Boga, porównaj Dzieje 2:42-47, samych siebie składać mają na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, porównaj Rzymian 12:1. Wszędzie mają głosić świadectwo o Chrystusie, a tym, którzy się tego domagają, zdawać sprawę z nadziei życia wiecznego, która jest w nich, kropka, porównaj 1 Piotra 3:15. Kapłaństwo zaś powszechne wiernych i kapłaństwo urzędowe, czyli hierarchiczne, choć różnią się istotą, a nie stopniem tylko, już mówiliśmy, istotą, czyli to jest nowa jakość, nie tylko stopień, w sensie, że to jest kolejny stopień czegoś, co się rozwija, czyli to jest to samo, ale więcej. Nie, to jest zupełnie jakby co innego. A więc choć różnią się istotą, a nie stopniem tylko, są sobie jednak wzajemnie przyporządkowane. Już pamiętamy, jak kapłaństwo hierarchiczne ma realizować się w kontekście kapłaństwa powszechnego. Popatrzmy, jak ujmuje to dalej, ten punkt 10 Konstytucji Dogmatycznej o Kościele. Są sobie jednak wzajemnie przyporządkowane. Jedno i drugie bowiem we właściwy sobie sposób uczestniczy w jednym kapłaństwie chrystusowym. Kapłan urzędowy mianowicie dzięki władzy świętej, jaką się cieszy, kształci lud kapłański, kieruje nim i sprawuje w zastępstwie Chrystusa ofiarę eucharystyczną w imieniu całego ludu. I składa ją Bogu w imieniu całego ludu. Wierni zaś na mocy swego kapłaństwa królewskiego współdziałają w ofiarowaniu Eucharystii. Pełnią też to kapłaństwo przez przyjmowanie sakramentów, modlitwę i dziękczynienie, świadectwo życia świątobliwego, zaparcie się siebie i czynną miłość. Tu doszło kilka innych określeń. Co miałby ten powszechne kapłaństwo, co miałoby to powszechne kapłaństwo praktycznie w moim życiu znaczyć, nie? A więc w jakimś cudownym sposobem współdziałam w ofiarowaniu Eucharystii. Raczej tutaj to pojęcie nie jest tłumaczone, ja nie wiem, czy gdziekolwiek jest tłumaczone, na czym miałoby to współdziałanie polegać. No chyba tylko na uczestnictwie. No bo, a nie, może no, są święta, nie, na przykład ministranci, są ci, którzy Pismo Święte noszą, czytają, świeccy mogą. Tu może być szerszy wachlarz tutaj zawarty w tym. I dalej, przyjmowanie sakramentów to też forma realizacji kapłaństwa powszechnego. Przyjmowanie sakramentów, modlitwa, dziękczynienie. I dalej już to, co mówiliśmy, świadectwo życia świątobliwego, zaparcie się siebie, czynna miłość. Przyjmowanie sakramentów jako realizacja kapłaństwa powszechnego. Jesteśmy gdzieś tu. Jak to się ma do Biblii? Bo w Biblii jest o kapłaństwie powszechnym. Ale że to ma jakiś związek z przyjmowaniem sakramentów? Trzeba by najpierw znowu zejść na dół i wyjaśnić, skąd się wzięły sakramenty. Dlaczego ktoś twierdzi, że one wszystkie są ustanowienia, bezpośrednio ustanowione przez Jezusa Chrystusa? I czy jest taki sakrament jak Eucharystia? No, albo jeszcze inaczej kapłaństwo. Byłoby o czym rozmawiać, bo jest u nas to, co nazywamy pamiątką wieczerzy i ustanowieniem pańskim. No więc to jest, powiedzmy, katolickie rozumienie ostatniej wieczerzy, to sakrament Eucharystii właśnie. Przepraszam za słowo Eucharystia, bo sam niechcący was w tej chwili robię wam trochę wodę z mózgu. Dlatego, że... Proszę? Zainfekuję. Mam nadzieję, że nie zainfekowałem, bo w tej chwili się poprawiam i bije się w piersi. Musimy zejść tutaj na dół. Słowo Eucharystia to jest przecudne słowo.
Ona oznacza dziękczynienie. I te nabożeństwa pierwszych chrześcijan, wypełnione dziękczynieniem, proste w swojej istocie i formie, to była kapitalna Eucharystia. No. Niestety to, co dokąd doszliśmy tutaj w określeniu słowa Eucharystia. No. I ja teraz tak zupełnie w tym momencie już bezrefleksyjnie, używając tego słowa, umieszczałem was od razu tu. Nie? I w ten sposób właśnie, jak tutaj brat ładnie to nazwał, infekowałem was. Tak, ja kocham słowo Eucharystia, ale jak słyszę msza święta, to ja jeszcze w kontekście ofiara, no to nie. To beze mnie, beze mnie. Nie osądzam nikogo, broń Boże. To już mówiłem na wstępie, nie wszyscy byli na pierwszym wykładzie. Uważam, że moim zadaniem i powołaniem jest, aby błogosławić wszystkim i każdemu. I z Bożą pomocą nie mam już od kilku lat z tym żadnego problemu. Żeby błogosławić wszystkim i każdemu. I nikogo nie osądzam. Czasami można mieć takie, może ktoś mieć takie wrażenie, to jest tylko wrażenie i ono nie odpowiada prawdzie. Nikogo nie osądzam. Ja mogę się z kimś, nie wiem, nie zgodzić. No mam takie prawo, powiem, przepraszam pana, czy bracie, czy no, uważam inaczej. To nie zmienia mojego faktu, że życzę tej osobie wszystkiego, co najlepsze. I jestem gotów jej błogosławić. Chociaż mogę mieć inne zdanie w tej, czy w tamtej, czy w innej kwestii. I uważam, że mam prawo o tym mówić bez jakichś emocjonalnych uraz. I odwrotnie, i samemu też usłyszeć, że ktoś ze mną się nie zgadza, przez co nie staje się moim osobistym przeciwnikiem, moim osobistym wrogiem. On po prostu uważa inaczej. Rozmawiajmy o tym. Miłość, uważam, jest w stanie być ponad tym. To są warunki dialogu. No. Miłość nie przyjaciół. To już może być tutaj ilustracja. Dobrze. Która nie zakłada, że zgadzamy się i akceptujemy, prawda, i tak dalej. No. To tak na marginesie i w kontekście przypomnienia. I jeszcze ostatnia rzecz z katolickiego katechizmu dla dorosłych. Ponieważ jest to najnowsza publikacja, a ponadto, jak wam powiedziałem, kiedy zobaczyłem ten katolicki katechizm dla dorosłych, wydany w Poznaniu w 1987 roku, a dwa lata wcześniej wydany przez episkopat niemiecki, kiedy go zobaczyłem, to aż podskoczyłem z wrażenia, bo doskonale wiem i wiedziałem po wielu latach studiów, najwięksi teolodzy, najlepsi, w sensie najwięksi, najmądrzejsi, najgłębiej sięgający teolodzy w Kościele katolickim to Niemcy. Ratzinger w tym, tak, on jest wśród nich, jak najbardziej. I wiedziałem, że w tym katechizmie nie będzie takich duszpasterskich uproszczeń, jakie znajdujemy w tym oficjalnym katechizmie Kościoła katolickiego, w tej grubej, niebieskiej księdze, który to katechizm musiał pogodzić wszystkie stronnictwa, czy próbował pogodzić, jakie w Kościele są, bo Kościół formalnie funkcjonuje jako piękna i wspaniała jedność. W praktyce wiemy, że są stronnictwa charyzmatyczne, liberalne, konserwatywne, fundamentalistyczne. Wszystkie inne tam znajdziemy. Ten katechizm w swych sformułowaniach starał się no, nie zadzierać z nikim, czy jak najbardziej być dla wszystkich. No, wiadomo, że nie da się tak wszystkim dogodzić, w związku z czym z różnych stron się z krytyką spotykał. Nie było jakiejś wielkiej, radykalnej krytyki. Natomiast wiedziałem, że teolodzy najwyższego, że tak powiem, kalibru na żadne duszpasterskie uproszczenia sobie nie pozwolą. Choćby ze względu na poziom, na wśród kolegów innych teologów. I bardzo się ucieszyłem, kiedy ten katechizm zobaczyłem, bo wiedziałem, że wiele się z niego nauczę, w sensie współczesnego rozumienia, jak Kościół tłumaczy dziś pewne rzeczy. Bo to jest też taka kwestia, którą trzeba uwzględniać w wykładach, no żeby jednak posługiwać się w miarę możliwości świeżymi źródłami, bo jednak tak jak dogmat jest nie do ruszenia i tu się nic nie może zmienić w zapisie tego dogmatu, wszystkie obarczone są, w sensie pozytywnym obarczone tym aspektem nieomylności, to interpretacja dogmatów może się zmieniać. No i zmienia się. To tak jak
tą samą Biblię dzisiaj w erze, nie wiem, rakiet, prawda, komputerów, komórek, mówimy, jak gdyby interpretujemy, wyjaśniamy innymi słowami, ale nie zmieniając jej znaczenia. No więc dlatego jeszcze pozwolę sobie na krótki komentarz z tego właśnie katechizmu. Istotę i strukturę urzędu w Kościele poznamy bliżej, rozpatrując postanowienie Chrystusowe i interpretację tego postanowienia w Nowym Testamencie i tradycji Kościoła. To tłumaczenie z największych teologów i w miarę współczesne jest też wyzwaniem dla nas, w tym momencie dla was, którzy tego słuchacie. Czy jesteśmy w stanie tutaj z czymś polemizować, a jeżeli tak, to z czym i jak? Według świadectwa Nowego Testamentu Jezus głosił naukę całemu ludowi, powołał jednak 12, aby mu towarzyszyli i uczestniczyli w szczególny sposób w jego posłannictwie. Porównaj Marek 3, 13-19, 6b-13. Zmartwychwstały ukazał się nie całemu ludowi, ale wybrany uprzednio przez Boga na świadków. Dzieje 10:41, których posłał na cały świat. Mateusza 28, 18-20. Tak więc z woli Chrystusa, obok powołania powszechnego i powszechnej służby wszystkich, istnieje w Kościele szczególne powołanie apostolskie i szczególna posługa apostolska. Już od początku istniały w Kościele szczególne urzędy służebne. Rzecz zrozumiała, że pierwotnie na plan pierwszy wysuwał się autorytet apostołów. Kwestia urzędów apostolskich wyłoniła się w pełni dopiero w bezpośrednim związku ze śmiercią apostołów. Jednak już Paweł wymienia tych, którzy przewodzą i napominają. Porównaj 1 Tesaloniczan 5:12. Biskupów i diakonów. Porównaj Filipian 1:1. Nie wiem, dlaczego tu jest literówka, bo jest napisane 1 Filipian 1:1. Tak wydrukowano. Ktoś, korekta chyba, przeoczyła. W dziejach apostolskich słyszymy przede wszystkim o prezbiterach. Początkowo istniała więc rozmaitość urzędów i ich określeń. Kupujemy? Bo idziemy krok za krokiem. Jakiś komentarz już tu? Ile był ten testament? Filipian. Filipian 1.1. To jest napisane 1 Filipian 1.1, jest teraz nie wiem, albo w liście jest błąd, ale raczej chyba literówka. Zdaje się właśnie biskupów i diakonów. W dziejach apostolskich słyszymy przede wszystkim o prezbiterach. Początkowo istniała więc rozmaitość urzędów i ich określeń. Rychło jednak istotnego znaczenia nabiera urząd nauczycielski i pasterski, jak kontynuacja działalności apostołów. Bo wiecie, jak kupimy tą jodę, to potem będą już konsekwencje. No to tam jest fragment, apostołowie mają szczególną funkcję, mogą tworzyć doktrynę. Jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Jak jest kontynuacja, to ja rozumiem, że Kościół katolicki głosi, że może nadal dodawać elementy do Biblii. Tak? To co mówi, że objawienie nadal trwa. Przepraszam, tam był taki termos z herbatą. Może on już poszedł? Chyba go nie ma. Nie, to nie ten. Dobrze, zostawmy, zapomnijmy. Zrobimy przerwę za kilkanaście minut. Bo chodzi mi o cały czas o moje gardło. Jeszcze raz przeczytam. W dziejach apostolskich słyszymy przede wszystkim o prezbiterach. Więc w kontekście mowy o biskupach, diakonach, prezbiterach wszystko jest w porządku, prawda? Początkowo istniała więc rozmaitość urzędów i ich określeń. Ktoś powiedział pełna zgoda. No i chyba tak, prawda? Jeżeli przyjmiemy, że prezbiter, że biskup, że diakon to urząd. Pytanie, czy już tu możemy odstąpić? Czy to urząd? Tam padło takie określenie służebne, ale dobrze pamiętam. Więc z tym zastrzeżeniem. Początkowo istniała więc rozmaitość urzędów i ich określeń. Rychło jednak istotnego znaczenia nabiera urząd nauczycielski i pasterski jako kontynuacja działalności apostołów. I tu już by się trzeba zatrzymać, zanim się pójdzie dalej. Bo pakujemy się w istniejący już urząd nauczycielski i pasterski. Widzimy coś takiego w Słowie Bożym? Słuchajcie, no kwestia nauczania, prawda, i troski o trzodę, jak pisze Piotr, jak najbardziej występowała. Także to sformułowanie nie jest tak zupełnie bezpodstawne czy niebiblijne.
Ale tu już nam się sugeruje zorganizowaną formę jakiegoś koordynującego urzędu w Kościele. A później dojdzie, to, że to jest hierarchia, że to jest wielostopniowe. To już będą konsekwencje. Ktoś nam przede wszystkim sugeruje, że pewien rozwój historyczny, który dokonał zawężenia, tak? I teraz jest pytanie, czy my to zawężenie już czytając tekst Nowego Testamentu widzimy, czy jest ono dla nas wyraźne. Tak? A to no. Czy też jest to już późniejsze, a co ma być dla nas teraz? Ja rozumiem, tak jest, tak jest. To jest dobry komentarz. Ja tylko teraz jeszcze raz się zatrzymałem, żeby nas uwrażliwić, żebyśmy nie posnęli. Dalej już bez komentarzy będę czytał, sami zobaczycie, jak dalsze konsekwencje pójdą i dokąd dojdziemy. Ok? Już bez komentarza w tej chwili. A więc początkowo istniała rozmaitość urzędów i ich określeń. Rychło jednak istotnego znaczenia nabiera urząd nauczycielski i pasterski jako kontynuacja działalności apostołów. Kontynuacja działalności apostołów. Ewangeliści, pasterze, nauczyciele, porównaj Efezjan 4:11, opierając się na fundamencie apostołów i proroków, porównaj Efezjan 2:20, troszczą się o budowanie ciała Chrystusowego, to jest Kościoła. Zapewniają trwałą kontynuację dzieła zapoczątkowanego przez apostołów i umacniają jedność wierzących. Porównaj Efezjan 4:13. W dziejach apostolskich, rozdział 20, 17-38, a szczególnie w listach pasterskich, zaznacza się już ujednolicenie różnych struktur urzędów. Ta linia rozwoju zamyka się dopiero w czasach następujących bezpośrednio po Nowym Testamencie. Ignacy z Antiochii około roku 110 mówi już o trójstopniowym urzędzie. Jeden biskup jako rządca miejscowego kościoła, współpracujący z nim kapłan oraz diakoni, którzy obok sprawowania pewnych funkcji liturgicznych oddają się przede wszystkim posłudze charytatywnej. I dalej tu już autorzy katechizmu bez wchodzenia w jakiś tam rozwój historyczny przeskakują do Soboru Watykańskiego II. No i słusznie, bo to nas najbardziej interesuje, to najnowsze określenie. Sobór Watykański II, 62 rok do 65, ujmuje wykładnie ustanowienia Jezusowego podaną przez Pismo Święte i tradycję w następujących słowach. Tak oto urząd kościelny przez Boga ustanowiony sprawowany jest w różnych stopniach święceń przez tych, którzy od starożytności już noszą nazwę biskupów, prosbiterów i diakonów. Pełnia tego urzędu przysługuje biskupom, którzy z ustanowienia Bożego stali się następcami apostołów jako pasterze Kościoła. Kapłani mają swój udział w urzędzie biskupa, co realizują, nauczając, sprawując sakramenty święte, zwłaszcza Eucharystię i pełniąc posługę duszpasterską. Diakoni w ramach urzędu pełnią swą diakonię, służbę w posłudze liturgii, słowa miłości itd. Takie sformułowania. Pełnia tego urzędu przysługuje biskupom. Co kto ma tutaj na myśli? No to tylko takie, tutaj żebyśmy nie zasnęli. Na co pewnie sami też zwracaliście uwagę. Bo tu by można znowu rozwijać, prawda, dyskusję i temat. Na wszystkie urzędy kościelne trzeba patrzeć idąc za wzorem i poleceniem Chrystusa jako na służbę. Żebyśmy, bo mógłby ktoś wziąć, no dobrze, ale przecież to różne służby są, a nie urzędy, na przykład ktoś by powiedział. I tak by było biblijnie. A tutaj profesor pisząc mówi, tak, my wiemy. W tych urzędach chodzi o służbę. No, to jest służba. I wybija się argument tutaj, gdyby chciał ktoś polemizować z tej strony. Na wszystkie urzędy kościelne trzeba patrzeć idąc za wzorem i poleceniem Chrystusa jako na służbę. Napomnienie Chrystusa jest to zupełnie jasne i jednoznaczne. Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają ich, a wielcy dają mi odczuć swoją władzę. Nie tak będzie między wami, lecz kto między wami chciałby stać się wielki, niech będzie sługą waszym. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dał życie na okup za wielu. Tyle w temacie sakramentu kapłaństwa. Do tematu jeszcze wrócimy, kiedy będę próbował podsumować to jakoś wszystko właśnie też od strony biblijnej. Na razie, jeśli chodzi o stricte o sam sakrament, chciałbym tutaj się ten temat zakończyć. Przejdę do hierarchii.
Może być już przerwa? Boję się, że nawet w tej części, co dzisiaj chciałem zrobić, mogę nie zrealizować. Ale się trochę rozgadałem. Dobrze, w takim razie kilka minut przerwy i będzie rozwinięcie sakramentu kapłaństwa właśnie w hierarchii, jaka z tego sakramentu wynika. Dziękuję.